Adolf Pieszczyński, wykład litanii loretańskiej zastosowany do nabożeństwa majowego. Dzień 28. Królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Potrzeba jeszcze tłumaczyć, dlaczego Maryję nazywamy królową dziewic? Czystość, ta cnota tak wysoko podniesiona przez Chrystusa Pana, przed Maryją wcale nie była znana światu. Ona pierwsza pomiędzy wszystkimi córkami Ewy, pomimo panującego przesądu, uczyniła Panu uroczystą obietnicę wiecznej czystości. Ona pierwsza, wedle wyrażenia świętego Ambrożego, podniosła chorągiew dziewictwa, bo ona zachowywała czystość ewangeliczną z taką doskonałością, że święty Jan Damascen nazywa ją skarbem dziewiczej czystości. I zaiste, czystość doskonała była konieczną w Maryi, bo jeśli Chrystus Pan w ogóle czystość serca stawia za niezbędny warunek oglądania Boga, jakżeż więc nią musiała jaśnieć ta, którą Bóg przeznaczył do związku najściślejszego z jedną z osób nieskończonego majestatu. Związku tak zdumiewającego, mówi Albert Wielki, że Maryja nie mogła być ściślej połączona z bóstwem, chyba tylko z nim się utożsamiając. Lecz nie tylko dla tego cudownego związku wszystkie dziewice Maryję wysławiają swoją królową. Nie jest ona dla nich po wszystkie czasy tak obroną, jak zachętą i wzorem. O, każde szlachetne serce zrozumie wartość i chwałę czystości, gdy widzi Pannę, co do tego stopnia swe dziewictwo umiłowała, że dla niego gotową była zrzec się nawet niewysłowionej godności macierzyństwa Bożego, a Bóg ze swej strony tak ocenił to zamiłowanie Maryi, że nie tylko ją, ale i w niej i całą płeć niewieścią uczynił, powołując nikogo innego, tylko dziewicę przeczystą na matkę Odkupiciela świata. Odtąd kobieta nie miała być przedmiotem wzgardy i narzędziem zepsucia, ale przeciwnie, stała się przedmiotem poszanowania, wzorem cnoty i poświęcenia. Odtąd też spotykamy tysiące dziewic i młodzieńców, a nawet wdów i małżonek, które idąc za przykładem Maryi, wyrzekły się wszystkich, nawet godziwych upodobań i przemijających rozkoszy ciała, aby je zamienić na rozkosze aniołów, na rozkosze ducha, aby miłość swą całkowitą bez skazy, bez podziału ofiarować Bogu samemu, jak tego jest najgodniejszym. I któż nie słyszał lub nie zna tych wybranych dziewic, tych aniołów w ludzkim ciele, co dla miłości Chrystusa, wyrzekłszy się świata, służą swej cierpiącej braci, ucząc poświęcenia, cierpliwości i miłości, czym zaiste najskuteczniej przygotowują to Królestwo Boże na ziemi, do przyjścia którego wszyscy wedle sił przyczyniać się mamy. O, starajmy się, każdy zgodnie ze swoim powołaniem, uczestniczyć w gorliwości ofiarowania się dobrowolnego dla miłości i chwały Bożej. Zachowujmy także wedle naszego stanu wzniosłą cnotę czystości, która, jak mówi święty Ambroży, czyni nas uczestnikami męczenników, czyni braćmi aniołów, której zasługa wynosi nas ponad duchy niebieskie, gdyż zdobyć chwałę anielską w ciele śmiertelnym, mówi święty Hieronim, to więcej znaczy, aniżeli ją posiadać z natury.
o święta królowo dziewic, której dziewice już triumfujące składają w hołdzie swe lilie niewinności i palmy swych zwycięstw. Z jakąż radością sławimy Cię, żeś Twym wzorem i wsparciem stała się rodzicielką tak wzniosłych cnót na ziemi. Ach, racz coraz więcej rozmnażaj zastępy tych dzieci, Twych ukochanych, których cnoty zdobią Kościół, jakby śliczne kwiaty o woni i krasie zaiste nie z tego świata. Racz i w nas wzbudzić głęboki szacunek i miłość dla tej cnoty, która przynosi taki zaszczyt ludzkości, a która bierze swe źródło w niebie, gdzie też cieszy się za nagrodę wyłącznym przywilejem nieustannego otaczania Baranka Bożego. O Ty, w towarzystwie której tyle tysięcy dziewic zażywa chwały i szczęścia niewymownego, spraw, abyśmy pociągnieni niebieską wonią Twych cnót, biegli do Króla Królów, drogą, którą Twe czyste stopy wydeptały. O Królowo Dziewic, módl się za nami. Teraz przekonajmy się, jak słusznie przynależy Maryi tytuł Królowej Wszystkich Świętych. W życiu świętych w ten lub inny sposób mniej lub więcej wybitnie ukazywały się ślady życia boskiego ich mistrza. Każdy ze świętych jaśniał jakąś cnotą szczególną i w domu też Ojca Niebieskiego, gdzie trony i korony są różne, każdy odbiera cząstkę chwały szczególniej, jaką zdobył sobie czasu swej próby. Maryja jest królową wszystkich świętych, bo wszystko, czym oni jaśnieli, co każdego z nich było szczególną zasługą, to ona posiadała sama w stopniu niezrównanym. Wszystkie cechy świętości Pana Jezusa, tego najwyższego wzoru naszego, ona o tyle w sobie odzwierciedliła, o ile tylko zdolnym jest do tego stworzenie. Wszelkie cnoty Maryja wykonywała w stopniu tak wysokim, tak doskonałym, że święty Anselm, zwracając się do niej, woła: po świętości świętego świętych nie masz i znalezioną być nie może świętość podobna Twojej. I w niebie jest ona przeodziana chwałą odpowiednią jej zasłudze. Cała wspaniałość koron wszystkich świętych tworzy jej koronę. Owszem, chwała Maryi przewyższa wszelką chwałę świętych o tyle, o ile jej cnoty przewyższały ich zasługi. Święci mają wielki wpływ na nasze losy. Pan mówi, święty Leon, jest prawdziwie godnym podziwu, daje nam bowiem świętych nie tylko wzory do naśladowania, ale też protektorów pełnych potęgi. A Maryja wszystkich tych królów nieśmiertelnych jest królową. Ona nie potrzebuje prosić jak oni, ale poniekąd tylko zaleca. Możesz bowiem być o szczęśliwa dziewico, mówi święty Piotr Damian, aby ten, który się z Ciebie narodził, jakkolwiek wszechmogący mógł się opierać władzy matki, jakąż otrzymała nad nim. Twoje prośby są prawie rozkazem, mówi święty Antonin, i to, co Ty chcesz, niezawodnie się urzeczywistni. Ach, niechże odtąd ta przedziwna królowa wszystkich świętych będzie i naszą królową. Dla stania się za świętym, co czynić należy? Bóg jest jedynym źródłem świętości, a zatem być świętym to znaczy, wedle wzniosłej myśli apostoła, żyć życiem Boga. To jest posiadać łaskę uświęcającą i pracować stale nad jej zachowaniem i wzrostem w duszy. Kochać Stwórcę szczerze, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, ze wszystkich sił swoich. Gdyż ten, kto kocha, łączy się z ukochanym w sposób niewymowny, a kto w tej miłości wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Ten stanie się na wieki uczestnikiem natury samego Boga. Ach, podnieśmy się ku Bogu, zwróćmy wszelkie nasze pragnienia ku Jego posiadaniu na wieki. On bowiem jest najwyższym Panem,
i źródłem wszelkiego prawdziwego dobra. O Maryjo, która połączyłaś w sobie w sposób tak przedziwny wszystkie zasługi świętych i tak jak przewyższałaś ich świętością na ziemi, tak też przewyższasz chwałą w niebie. Przyjmij nasze pokorne hołdy, jakie Ci z radością składamy, wraz ze wszystkimi błogosławionymi mieszkańcami nieba. O, bardzo niegodni ośmielamy się prosić Cię, racz dopomóż nam do uświątobliwienia życia naszego, abyśmy przez to pozyskać mogli udział w Królestwie Bożym, do którego wzdychając z czułą pobożnością wołamy do Ciebie. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. O Maryjo Przenajświętsza, któraś niewypowiedzianym przywilejem i niezrównaną świętością przewyższała wszystkich wybranych na ziemi, a teraz słusznie przewyższasz ich chwałą i szczęśliwością wiekuistą. Wyjednaj nam, prosimy, Twą przeważną przyczyną, abyśmy i my, zgodnie z naszym przeznaczeniem, stając się coraz doskonalszymi, zasłużyli wreszcie cieszyć się koroną świętych na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Postanowienie. Czystość duszy nad wszystko cenić będę i raczej umrzeć, niżeli ją splamić rozmyślnie postanawiam. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.